Cześć, ja jestem Karla, a to są Simsy, w sensie no Legacy w The Sims 2. I no w dzisiejszym odcinku na pewno Marcel będzie stawał się nastolatkiem i jestem przekonana o tym, że to on tutaj dalej będzie dziedzicem, w sensie, że doczeka się dziecka i takie tam, chociaż to jak tak na niego patrzę, no to on jest totalnie kopią Marty, więc no ja nie wiem, ale chciałam się pozbyć wszystkiego od Leopolda, to się pozbyłam, to teraz znowu mi coś nie pasuje, po prostu nigdy nie będę w 100% zadowolona, no trudno. No to zaczynamy. Dobra, to tak ogólnie mamy niedzielę, czyli w sumie jest wolne, więc przydałoby się im tutaj znaleźć jakieś zajęcie i może tak Marą się zajmiemy. W sumie można by jej kogoś tam ogarnąć, żeby tam miała jakieś te swoje pierwsze pocałunki i takie tam inne. Bo wydaje mi się, że chyba nie będę jej z nikim wiązać. Jakoś tak mi się nie chce po prostu, ale na razie widzę, że sobie gra na komputerze, to dobra, graj sobie. Dobra, Dagmara, skończyłaś grać, to chodź tutaj do kuli i zobaczymy, kogo my tu mamy. Serio? Swojego kuzyna? No, w sumie, skoro gra tutaj mi go proponuje, znaczy, że oni muszą być dosyć dalekim kuzynostwem. Ale no nie, no halo, no nie wiem. Może Gerwaz Gazeta? W sumie jest całkiem spoko, tylko wtedy musiałabym jakoś zaangażować resztę jego rodzeństwa czy coś, ale nie wiem. Mogłabym go oddzielić po prostu od tego rodzeństwa, a zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, może na początek mu się przyjrzyj, bo widzę, że niby jakieś tam piorunki są, ale jak to się przekłada na chemię, to zobaczymy. Aha, jeden, dobra. Do swojego kuzyna ma więcej. Ale to by strasznie dziwnie w drzewie wyglądało, no bo obczajcie, ona jest tutaj, a ten Edgar jest w zasadzie, czekajcie, aha, bo to tak, tutaj i tu jest Edgar, nie? Więc oni są w sumie na tej samej jakby tutaj linii, ale no. Ale tak jeszcze nie wiem w sumie, czy Dagmarę będę z kimś wiązać, czy w sumie nie będę jej z kimś wiązać, więc no zobaczymy. Dobra, młody, bo ty masz tutaj 100 z tych lekcji, więc może weź to poodrabiaj. Masz 5 plus, więc w sumie przydałoby się, żebyś dostał 6, bo ty kiedyś dostałeś jakąś 6? Dostałeś chyba, no. Twoja siostra też dostała, dobra. Ale odrób sobie lekcję. A potem chyba podamy jakiś obiadek może. Tak mi się wydaje, że jak skończy z tymi lekcjami, to już będzie taka pora obiadowa. A tak ogólnie to może byś przestała tutaj z nim rozmawiać w pokoju swoich rodziców i nie wiem, zaprosiła go do swojego pokoju. O ile on tu może przyjść, bo tu są wszędzie pozamykane te drzwi, więc no nie lustro, tylko chodź tu do pokoju, ja powinnam ci ten pokój wyremontować i też... A, na zakupy miałam pojechać, żeby ciuchy kupić, no to teraz już mi się właśnie przypomniało. Dobra, to zaraz w sumie możemy pojechać. Dagmara sobie weźmie auto i zaszaleje na shoppingu. Znaczy w sumie nie bardzo poszaleje, no bo tak jakby też mamy ograniczone fundusze, ale coś tam na pewno sobie znajdzie i kupi, nie? Dobra, to chodź od razu kup sobie telefon, bratu, telefon. Nie wiem jak tam stoimy z tymi zakupami, w sensie zakupami, z tymi produktami spożywczymi też coś tam możesz kupić i ciuchy. W sumie to tutaj jest paru sprzedawców, możemy się im przyjrzeć, jak ogarniemy te wszystkie shoppingi. Dobra, kupmy tak może, albo dobra, całość, chociaż nie, no dobra, tak na pół kupmy, bo nie wiem w sumie. Dawno chyba nie było żadnych tych spożywczych zakupów, chociaż ja częściej, znaczy w sensie bardziej prawdopodobne jest, że kupię nową lodówkę, jak się skończą zapasy, niż te zapasy zamówię, więc no... Zaraz. Co ty masz tutaj w celu życiowym? No właśnie, tak mi się wydawało, że tobie się to wylosowało i że raczej na pewno nie będę ci tego spełniać. Dobra, wystarczy ci tych zakupów, jedziemy do domu. Głodna jesteś, zmęczona. Jestem genialna, pojechałam na zakupy, żeby kupić coś dla wszystkich i oczywiście kupiłam dla samej Dagmary. Geniusz po prostu. Dobra, trochę minie, zanim tutaj nasza Dagmarka wróci. Pewnie jak wrócisz, to od razu zjesz. I w sumie, nie wiem, będziesz chyba odrabiać lekcję. Marcel, ty już skończ się bawić, chodź tutaj na jedzenie.
A ty w sumie mógłbyś tutaj wstać i co byś chciał? Nauczyć się swatać pary, tutaj ten gotowania, sprzątania. Dobra. To idź się tam uczyć gotowania. I tak nie ma nic lepszego do roboty, przecież ty w końcu przeszedłeś na emeryturkę, dobrze. To się cieszę. A ty gdzie do spania? Halo, ty masz jeszcze tam jakieś umiejętności do ogarniania. No, sprzątania jeszcze musi się nauczyć, ja chcę zobaczyć, czy tu no są niby jakieś ciuchy, ale tak średnio do ciebie pasują. Dobra, dzieciaki do szkoły. Czy ty dzisiaj pracujesz? No spoko. I się też spoko czujesz, także pewnie przyjedziesz i dostaniesz awans. Leopoldzie, widzę, że towarzystwo ubolewa u ciebie, więc mógłbyś do kogoś zadzwonić. W sumie to widzę, że z Elżbietą tak trochę nie bardzo. To weź do niej dzwoń. A potem pewnie będziesz tutaj o ogród dbał. Bo ktoś o to zadbać musi. No, coś tu mamy od Dagmary. Zdobyła punkt logiki. No spoko. Też w sumie jak wrócisz Dagmara, to może poszukasz sobie jakiejś pracy. Żeby tam sobie zarabiać na swoje. Biznes. W sumie mogłabyś pracować w biznesie. Nawet do ciebie pasuje. O, i super, masz umiejętności, także jest git. Marcel wraca ze szkoły. Dostał 6+. I widzę, że masz tylko kreatywność rozwiniętą. To w sumie, wiesz co, przydałoby się jakieś może inne umiejętności też ogarnąć, jak, nie wiem, trochę gotowania może byś się pouczył. Chociaż w sumie zaraz będzie się stawał tym nastolatkiem, to może się mu tam... Czy ten kot jest w dywanie? A nie, ten kot leży, już się przestraszyłam, że się wtopił w dywan. Więc w sumie jak Marcelowi ogarnie się jakiś cel życiowy, to wtedy będę może bardziej ogarniać te umiejętności pod jego, nie wiem, jakąś karierę czy coś. I właśnie, przydałoby się zastanowić, jaką ty możesz mieć aspirację. Mi się wydaje, że ja już o tym myślałam, ale oczywiście sobie tego nigdzie nie zapisałam, bo stwierdziłam, że na pewno będę pamiętać. No, na pewno. No, Marta wróciła i dostała awans. Super. Młody, dorastasz? Nie. Przyleciał się przywitać tutaj z mamusią swoją. No, w końcu dorasta. Okej, na pewno będziesz miał pogoń za bogactwem, a co do tego, co cię kręci, co cię odrzuca... siwe włosy to może tak nie bardzo... nie wiem. W sumie może niech go też blondynki kręcą? Może. I niech dobrze sprzątają, odrzuca go kostium kąpielowy, okej. Ale raczej żadnej koleżanki blondynki nie masz, więc... no cóż, chociaż nie wiem, czy... Nie, z żadną się tak jakoś nie zaprzyjaźniłeś, więc raczej żadnej nie miałam postarzeć razem z tobą, także spoko. Czy masz już jakiś cel? Nie masz jeszcze celu, okej. To nie wiem. Aha, komputer jest zepsuty. Chciałam ci dać, żebyś pograł, ale skoro jest zepsuty, to w sumie możemy wymienić. Mamy na tyle pieniędzy, że stać nas. Gdzie ten komputer? No, tu jest. O, dobra. Tylko w sumie po co mi komputer, jak ty jeszcze nie masz celu życiowego? Zmień wygląd. O, tak. Zmieniłabym ci tą fryzurę. O, o. Nice. W tej mi się podoba. Już nie wiem, czy nie powinnam ci zrobić brązowych brwi, bo tak jakoś te blond to tak strasznie słabo widać, więc może... A może się przefarbuje na brązowo? O wiele lepiej mu chyba w tym brązie. Chociaż w tym blondzie tak... Z tymi brązowymi brwiami. A jak w czarnych włosach? Nie. Blond, ewidentnie. Ale te brązowe brwi zostają. Pasują mi. Może jakiegoś kolczyka tutaj ci damy? Nie, ten. Lekki zarost. Nie no, dopiero co stał się nastolatkiem, więc bez przesady. No, ale tak spoko. Podoba mi się taki Marcel. Czy już ci coś się wylasował? Serio? Serio? Ma dokładnie taki sam cel życiowy jak jego siostra. To jest jakaś myśl, żeby w końcu tu może zacząć prowadzić jakieś biznesy. Nawet w sumie można by, nie wiem, ten pokój tutaj jest taki dosyć duży.
I można by tutaj zrobić wejście z zewnątrz, jakby, i tutaj zrobić jakiś taki biznesik malutki. To nie jest taki zły pomysł. Tylko, że no oni jakby chcieli tutaj pięć przedsiębiorstw, ale jedno można by zrobić, nie? No, pomyślę, zastanowię się nad tym. A więc teraz to rzeczywiście idźcie, chociaż ty jesteś jeszcze trochę głodna, to weź zjedz i potem idźcie dzieciaki do spania. I tak w sumie to można by wam o zabawki i domki na chwilę tutaj zabrać. O, właśnie ty masz komórkę, to daj bratu swojemu. A ty masz jakiś obraz. Może on by obrazy sprzedawał? W sumie niezbyt dużo mamy tych obrazów, ale jakby tak każdy... O, ty masz jakieś rzeczy ogólnie? No, spoko. Aha, okej. Dobra, ale jakby tak, ty masz jeszcze jakiś obraz. Jakby we dwoje malowali, to może, chociaż ty to no masz niby trochę tamtej kreatywności, więc no nie wiem, nie wiem. Już jakiś tam pomysł się tutaj kształtuje, bo powiem wam szczerze, że no niby byłam przekonana co do tego Marcela, że on ma tutaj zostać dziedzicem, ale z drugiej strony, no nie podoba mi się to, że on jest praktycznie kropka w kropkę Marta. Jakoś tak. Dagmara się po prostu bardziej wymieszała i jakoś tak Dagmara mnie ciągle tak kusi i ciągnie, nie? Więc no nie wiem ostatecznie. Może obydwoje będą jakby dziedzicami, powiedzmy, że oboje się tutaj doczekają dzieci i będę im spełniać ten cel życiowy, który w sumie mają taki sam, tylko że wtedy to by chyba trzeba było 10 przedsiębiorstw ogarnąć, bo jakby jeden sim może mieć jedno. W sensie jeden biznes jest na jednego Sima, nie? No nie wiem, zobaczę. Pokminię, pomyślę. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Na razie są dopiero co nastolatkami. Ty, kocie, idź spać, bo nic, tylko kurde, niszczysz meble i Marcel na tym cierpi. W sensie, no, psychika Marcela na tym cierpi, bo obawy mu się spełniają. Ja sądzę, że Marcel chyba nie będzie miał pracy. Mówię, że no chyba, bo w sumie na razie będzie może malować. Żeby tam jakieś te obrazy zrobił na tą swoją galerię sztuki czy coś. Zobaczymy. Marta, jedziesz do pracy. Zasuwaj. Dobra, a dzieciaki do szkoły. A kot znowu jest głodny i nie ma nic w misce, to Marcel weź tutaj jeszcze napełnij miskę, zanim wsiądziesz do tego autobusu. Dagmara przyprowadziła jakiegoś kolegę ze szkoły, tylko że no zaraz jedzie do pracy. Ale nie zaszkodzi się mu przyjrzeć, jak go zlokalizuje. Dobra, tu jest. Nie. Nadal największą chemię ma do kuzyna, więc no kurde, chyba naprawdę z nim będzie. O, to by było niezłe. A ogólnie to te zabawki można zabrać stąd, bo tu przeszkadzają wszystkim. Niech kot ma u siebie w pokoju te zabawki. Więcej obiektów do drapania, co nie? Znowu pusta miska? No kurde, no przecież Marcel, zanim wyszedł do szkoły, to napełnił temu kotu miskę. Czy ten kot jest jakimś, nie wiem, żarłokiem, czy coś takiego? Nie, no nie ma takiej tej cechy, ale nie czaję. Chyba, że nie wiem, miska była brudna i sprzątaczka wyczyściła miskę, w której było żarcie. To tak też istnieje taka opcja. Dobra, ja kupię tutaj drugą sztalugę, żeby sobie po prostu stała. Jak on skończy jedno malować, to zaraz zacznie tutaj drugie malować. O, proszę, Dagmara wraca i osiąga szczyt kariery. To było proste, poszła raz do pracy raptem. Genialna dziewczyna, naprawdę. Te dzieciaki, pobudka, bo kurde, 8 godzina, a wy jeszcze śpicie. Autobus przyjechał. No, jak się chodzi do szkoły prywatnej, to trzeba poziom utrzymywać, tak? A nam ogólnie wczoraj rachunki przyszły i w sumie można by zapłacić te rachunki. No i powiedz, ile tego będzie? 2000 tylko, dobra. A tu trzeba zrobić porządek na tym, na podwórku. Bo to strasznie wygląda, także Leopoldzie, czyni honory tego domu. No, podwórko ogarnięte. Ale zaraz pewnie znowu naspada tych liści. Chociaż w sumie już kończy nam się jesień, więc. Więc może zaraz ten śnieg wszystko przykryje, nie? Ty wiesz co, Marcel, masz słabe towarzystwo. To może weź spróbuj znaleźć jakąś tą
dziewczyny przez tą kulę. To jakaś Marlena, Renę, Tekla, Arnika, Zosia. O, to może ta Marlena? Widzę, że tutaj ciekawie jest. Jest jakaś chemia. Coś tu się pojawia w menu, więc musi być ciekawie. A tak ogólnie to ten gościu nam przed chwilą popsuł komputer, który niedawno wymieniałam. Także no, dzięki. Naprawdę. To Leopoldzie, naprawisz tego kompa. Już bez przesady nie będę kupować nowego. Tutaj zablokujemy tylko dla współlokatorów, żeby nam przypadkiem goście nie psuli znowu. A tutaj pogaduszki w toalecie zawsze spoko. No i jak tam? Dwa piorunki. No to. Będzie ciekawie, widzę. Jest tu już jakaś potencjalna kandydatka na dziewczynę. To weźcie się sobie tam, pogadajcie przez chwilę. A potem w sumie możesz coś tam wyciągnąć z lodówki. Weź, dokończysz ten obraz i chyba pójdziesz spać, coś mi się wydaje. Marta, a czy ty wbiłaś? Nie wbiłaś jeszcze tej kondycji, więc proszę cię bardzo, idź, wbijaj kondycję, a potem do spania. A ty, Leopold, ostatnio chyba sprzątaniem się zajmowałeś. To w sumie, chociaż Leopold też mógłby malować i też moglibyśmy sprzedawać te jego dzieła w galerii tej naszej, przyszłej, jak powstanie. To jest plan, bo on kreatywności nie ma jeszcze na maksa osiągniętej, więc czemu nie? A ty, znowu ten kot jest głodny, no kurde. Weź Dagmara, napełnij miskę, weź ty wyjmij jakiś może obiad, chociaż wiesz co, nie, ty zadzwonisz może do kogoś. Dobra, Marta, wystarczy ci tych ćwiczeń, tutaj już zdobyłaś tą kondycję, to jeszcze chyba tylko dwóch przyjaciół musimy tutaj ogarnąć w sensie. A ty się nie zaprzyjaźniłeś z tą dziewczyną? Aha, jeszcze nie, no ale jesteśmy na dobrej drodze. Dobra, Marta, ty sobie bierzesz dzisiaj urlop, bo ten... Nie chcę jej wysyłać do pracy, niedawno się położyła, wróci niewyspana, jak ma urlop, to może sobie zostać w domu, co nie? I może do kogoś zadzwoni i się z kimś zaprzyjaźni, może sama sobie zdobędzie przyjaciół. Tymczasem Leopold dzwoni do dyrektora, żeby się zapytać, jak tam sobie dzieci radzą, o ile to był ten dyrektor. Bo tak ostatnio się ogarnęłam, że Leopold też... starał się dostać do szkoły prywatnej, tak? Dobrze pamiętam? A może źle pamiętam? A może się dostałeś? Czekaj, gdzie jest to wspomnienie? Czekaj. Chwila, tu jest, że Marcel przychodzi na świat, więc to musi być wcześniej. Gdzieś tu? Nie, to może nie ty? A jest, dobra, tak, przyjęli mnie do szkoły prywatnej. Okej, no właśnie. Także on zna jakby dwóch dyrektorów, o to mi chodziło. I nie wiem w sumie, który to jest jego dyrektor, a który to jest ten dyrektor, co u nas był, ale podejrzewam, że chyba ten, bo jakąś tam relację z nim mamy, więc to pewnie słuszny trop. O kurde, dzieciaki, szkoła. na busa nie zdążą, więc pojedziecie sobie autem do szkoły. No, przyszły rachunki, dobra, to zaraz pójdziemy i zapłacimy. O, i razem wrócili, razem pojechali i razem wrócili. Myślałam, że tylko Dagmara jakby ten wróci tym autem, no bo ona prowadziła, to jednak oboje wrócili, no spoko. Może dlatego, że ten samochód nie jest do nich przypisany, więc może dlatego wrócili razem, dobra, nieważne. I przyprowadzili swoją kuzynkę. I to w sumie nie jest ich kuzynka, bo tutaj Dagmara może zrobić z tą, z Elfrydą pierwszy pocałunek, więc no ja nie wiem. Elfryda, tak, dobra. Ale mają to samo nazwisko, więc no halo! To jest rodzina, tak nie będzie. Dobra, rachunki zapłacone, to teraz mamy spokój do wtorku. Dobra, Dagmara wróciła z pracy i sądzę, że ona zadzwoni po tego Gerwazego i tam zrobi z nim pierwszy pocałunek, ale... na przyszłość, jeśli będzie się z kimś wiązać, to raczej z kimś innym wybierzemy po prostu z tych dorosłych jakby, bo tych nastolatków i tak jest strasznie mało i jest słaby wybór, więc tak, jasne, możesz z kimś tam sobie przyjść, więc po prostu zrobimy tak, że kogoś i tam najwyżej wybierzemy z dorosłych, chociaż też nie musi przecież z kimś być, się wiązać, co nie? Ale na pierwszy pocałunek to ty może weź go tam do swojego pokoju zaciągnij, bo tak tutaj przy bracie i ojcu. No niby oni malują, niby udają, że nie widzą, ale
Lepiej tak ten. Trochę prywatności, nie? Może najpierw weź jeszcze jakieś łaskotki, łapki, bo widzę, że masz strasznie słabą zabawę. A potem spróbujemy tutaj jakieś jeszcze flirty. Może pomasujemy, romantycznie obejmiemy i chyba dopiero potem ten pierwszy pocałunek. Bo w sumie relacje mają na tyle dobrą, że sądzę, że powinno się to udać. O, proszę bardzo. Nie widać twarzy Dagmary, ale nieważne. A, to ta fryzura. Oj, od razu stali się najlepszymi przyjaciółmi. Dobra, to weź, pożegnaj wszystkich. I chodź sobie tutaj może telewizję pooglądaj. Widzę, że wy tutaj skończyliście malować, to chowamy te arcydzieła i myszka mi się rozładowała. Dzięki, myszko! Dobra, weź Marcel i coś tam wyjmij z lodówki, podaj. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś takie obiadowe? Nie, same śniadania, chociaż w sumie tu jest jakaś sałatka, to może tą sałatkę. Dobra, Marta, idź spać. Leopold, w sumie też możesz iść spać. A ja się tutaj zajmę tymi dzieciakami. A weź sobie usiądź na kanapie, a nie tak będziesz stać jak kołek. No i pooglądaj sobie tamte swoje stacje taneczne nastoletnie. Co robi kot? Kot śpi i w sumie ma się dobrze. Miskę ma w miarę pełną. No możemy jeszcze napełnić, dopełnić i będzie spoko. Dobra, Marta jedzie do roboty i podejrzewam, że dostanie dzisiaj awans, bo ma wysoką ocenę pracy i wszystko ma ogarnięte, także jak dzisiaj wróci, to przejdzie sobie w końcu na emeryturkę, bo tak no nie za dużo dni już tutaj zostało tego życia. Podobnie, no Leopold jest od niej chyba starszy, nie? Tak mi się wydaje. Oni, chociaż może byli w tym samym wieku, a może on jest o jeden dzień starszy? Jakoś tak to było i on ma zdecydowanie więcej tutaj życia niż ona, z tego względu, że no on osiągnął sobie ten swój cel życiowy, prawda? I ma tą platynową aspirację, a ona tak nie do końca. Dobra, zaprosiłam tą koleżankę Marcela, żeby sobie tutaj troszeczkę tą relację ogarnęli bardziej. Może jakieś zauroczenie pierwsze? O, proszę bardzo, pierwsze flirty, no właśnie. Pogadajcie sobie. O, Marta wróciła, osiągnęła szczyt kariery i jest spoko. I ileś tam też zarobiła, ciekawe ile. 10 tysięcy, wow. To możesz sobie zadzwonić i przejść na emeryturę, skoro już tutaj ogarnęłaś ten cel życiowy. I w sumie nie wiem, co możesz robić. Może się czegoś pouczysz? O, może zabezpieczenia przeciwpożarowego. A my tutaj wracamy do młodych. Okej, poszło zauroczenie i sądzę, że na tyle wystarczy. Możesz pożegnać. No i tak się pocałowali, ale jakby jeszcze pierwszego pocałunku nie mieli, więc to następnym razem. Powolutku, powolutku. No to teraz jestem ciekawa, czy jak Leopold zarabia 350 dziennie, w sensie no dostaje tyle emerytury, Marta teraz będzie dostawać 174. Jak tam z tymi rachunkami będzie? Trochę oszczędności mamy, ale no, zobaczymy. Chociaż no tutaj widzę, że za 3 dni ten Dagmara będzie stawać się dorosłą, więc ona tam też ogarnie, w sensie pójdzie do takiej normalnej pracy i będzie jeszcze więcej zarabiać, więc może jakoś to uda się tutaj utrzymać ten dom. Ewentualnie otworzymy wcześniej ten biznes po prostu i będziemy sprzedawać te obrazy. Okej, ale to by było na tyle w tym odcinku. W następnym będziemy mieć weekend simowy, więc no nie wiem, co będziemy robić. Pewnie będą urodziny nastolatków, więc może zrobimy jakąś imprezę rodzinną i zaprosimy resztę rodziny. Nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie. Też może zaczniemy coś działać z tym biznesem, bo w sumie tutaj Marcel mógłby otworzyć już nawet jako nastolatek swoje pierwsze przedsiębiorstwo. Więc no, zobaczymy jak to tam wyjdzie, wszystko z czasem się okaże. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!